kochani, witajcie na kanale Ladies. Dzisiaj będziemy testowały jakieś azjatyckie gadżety i dowiemy się, do czego tak naprawdę one służą i jak wyglądają. Co to jest? Co? Ej, to jest do masażu twarzy. No, na to wskazuje obrazek. To jest mega bez sensu. Super, ale masaż, ale ekstra. Ej, może sobie takie kości wyrobię, takie... Już nie będę musiała bronzera używać. Masaż twarzy zawsze się przyda. To jest fajne. No, to, bo tak w mięśnie, to, tak to, głęboko. Czyli to po prostu ma owal twarzy po prostu poprawiać. A to musimy złożyć. Trzeba ładnie złożyć. Czekaj, czekaj, zobacz, to jest takie... Rzeczywiście, zobacz. To jest... Zepsute. O jajku. O je. Jak się czujesz? No jest to takie dziwne, ale masaż zazwyczaj jest dziwny. To wygląda dziwnie, jak tak robisz, ale... Ale... W sumie to jest miłe. Ale przyjemne? No nie jest to jakieś tam przyjemne, ale jeżeli, wiesz, owal twarzy ma mi to zmniejszyć, to bym to stosowała. Jeśli korzystasz z tego tak o, to nie kupię. Nie. Bo to nie jest wygodne. Całkiem możliwe, żebym to stosowała. Naprawdę. Ha? No. A ty? Nie wiem. Podoba mi się. No, ale nie kupiłabym sobie tego. No ja pewnie też nie. Ale fajne. Świetny gadżet, nie kupuję. Nie. Ty, nie? Nie. Ja bym stosowała. Znaczy ja mówię o tobie, że nie potrzebujesz. Ty masz takie kości policzkowe. I tak bym stosowała. Stosuj, kto ci broni. Ja wiem co to! Do tych ust, do powiększania! To jest to takie, co jak się tak wessa, to powiększa usta. To coś dla ciebie! No raczej dla ciebie, kochana. Ale nie stosuj tego, bo ja widziałam filmiki, na których dziewczyny zrobiły sobie krzywdę. Ej, przypomnę, bo ja też bym chciała to użyć. Nie, absolutnie nie pozwalam. I to podobno coś tam można trzymać jakoś za 20 sekund, bo później mogą się robić jakieś siniaki, coś tam, to jest tak zalecane. Widziałam filmiki, w których dziewczyny miały aż takie wielkie te usta, takie przekrwione. Widziałam nawet, jak dziewczyny szklanką sobie zasysały. Ale szklanką to tam, co wiesz, innego! Oh my god. Tego bym nie stosowała nigdy w życiu i tobie też... A ja bym spróbowała na mało sekund. No i to jest chińskie, no. Ale ty, takie są bardziej czerwone, są takie bardziej... No bo się puder zmył. Damy to cokolwiek? Nie, chyba za mało... Się wsysłam? Wsysłam się? Ale nie wsysaj się, bo ja się boję teraz, jak ty mi tak mówisz. Ale bo to wszystko przez ciebie! No, zawsze jest wszystko przeze mnie. To musi być gąbka. Twoje usta nawet się nie mieszczą tam. Dobra, ale tak. Wiemy, do czego to jest. To jest gadżet azjatycki, tak? Ale to jest ogólnie bardzo popularne. No i to ogólnie działa. Działa, ale no, to są takie nieprzewidziane efekty. No. Sorry. To nie działa. Pokazałam to musi wam być gumowe, to a to jest tak plastikowe. To chyba musi być taka gąbka, że wsysa i wysysa. Ogólnie bym polecała całkiem. Tylko wiadomo, nie na co dzień, bo może coś tam się stać. Znaczy nie wiem, czy to może coś się stać, ale ja bym nie polecała na co dzień. Ale jak są jakieś wyjścia czy coś, chce się lepiej wyglądać, to ja bym polecała. Kurde, nie kupiłabym, pieczątka. No bo sens. Jeżeli by dasz mi to w końcu? Nie, Livia, nie możesz ich tego uczyć. Macie się akceptować. Tego musisz uczyć. To nie jest wam potrzebne. Jesteście piękni. Ale Julia może mieć botoks. Ej, Julia nie ma botoksu. Nie, no żartuję. Nie kupiłabym, tak. Nie polecam. Ja też nie. Akurat nie. Nie. Ten produkt jest bez sensu. Bez sensu. Boże, co to jest? Ten kształt klapka to mnie rozwala w ogóle. Kapciorek. No wygląda jak do stóp. Tak. Podasz no, bo... stopę? Na stopę mi się wydaje, że to do łazienki, no na pewno. Tutaj się robi, to jest zadżebiste. To nawet nie na zasadzie czyszczenia, ale masowania, o. Nie wiem, masaż stóp? Takie nieprzyjemne. No sztywne, wiesz, no ale stopa ma grubą ale skórę. Ale ja mam delikatną stópcię.
Ja bym się tym pokrwawiła. Ej, to w sumie całkiem no fajne. Tutaj ci się pięty robią. Gładkie. To może tutaj... tu przez sawki patrz, czyli faktycznie jak będziesz tą stopą no. tak sobie jeździć, no to ci się nie będzie przesuwać, więc to może być skuteczne. Mm. Nie? No i do tego taki fajny sobie... efekt masażu, no zobacz. Jak na myjce, jakbyś włożyła swoją stopę do myjki. Ja bym poraniła te stopy. Aż tak delikatne masz? No. Ej, fajne. W sensie... Kupiłabym z tego powodu, że... Nie kupiłabym. Fajnie to wygląda nawet. Fajne, podoba mi się, chcę to. No. Oglądam sobie film i sobie tak stópki masuję, nie? Nie jest to rzecz, którą ja tam, moje marzenia, ale w sensie jak zobaczyłabym gdzieś na wyprzedaży za, nie wiem, 5 zł, to kupiłabym. Za 5 zł oczywiście, nawet... Za 20 już nie, nawet, nie. To jest pierwsza z jedyckiej garzy, który bym kupiła. Fajne to. No. Fajne. To bym może kupiła, jakby nie było drogie, to bym kupiła. Kupię ci na urodziny. Nie, no mam nadzieję, że mi coś lepszego kupisz. Dziękujemy za oglądanie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy wy kupiłybyście takie gadżety. No i subskrybujcie nasz kanał, piszcie w komentarzach i wbijajcie na naszego fanpage'a. Do zobaczenia.